Witajcie na kanale Zrób to sam. Mam dzisiaj taki pomysł, co zrobić ze starą klawiaturą, która już nie działa. Myślę, że każdy w domu ma jakąś taką starą klawiaturę po starym komputerze i zamiast wyrzucać ją, można zrobić z niej nowe, ciekawe rzeczy. Ja właśnie też mam swoją klawiaturę i mam parę pomysłów, co z nią zrobić. Teraz pokażę Wam te pomysły. Na sam początek wyciągam klawisze, bo to głównie z klawiszy będziemy coś dzisiaj robić. Wyciągam podważając nożyczkami od spodu. Wychodzą dosyć łatwo, oczywiście palcem też pewnie dałoby radę, ale dużo łatwiej nożyczkami. I wyciągnęłam parę klawiszy, które mi się najbardziej przydadzą do moich pomysłów. A teraz muszę je umyć, ponieważ wiadomo, klawiatury się brudzą. Najlepiej umyć w ciepłej wodzie, z mydłem albo z płynem do mycia naczyń. A teraz czyste klawisze, tak wyglądają, widać znaczną różnicę, przede wszystkim są dużo bielsze. I zaczynamy. Mam tutaj parę rzeczy, które mi się przydadzą. Klej w pistolecie, czerwoną kartkę papieru, kawałek kartonika kolorowego, to jest do ozdobiania rogów. Tutaj mam parę klawiszy, również mam marker oraz nożyczki. I wycinam z kartonika kartkę odpowiedniej wielkości. Będę robić tabliczkę na drzwi z imieniem. Teraz naklejam kartkę na czerwoną kartkę kartonik i obcinam dookoła. Jeszcze przyozdobię rogi mojego kartonika tym właśnie śmiesznym urządzeniem. Tak to wygląda po naklejeniu. Tutaj oczywiście można było zostawić więcej miejsca i na przykład coś napisać. A na środek kartki nakleję klawisze. Tutaj wystarczy, że nałożymy od spodu troszkę kleju na klawisz, zakleimy tę dziurkę i powinien się trzymać. I właściwie nasza zawieszka na drzwi jest już gotowa. Tutaj widać imię, które napisałam. Oczywiście można by było coś dopisać na górze markerem albo na dole. Na przykład, że w tym pokoju mieszka właśnie ta osoba. Albo proszę pukać. Cokolwiek ciekawego. Można też przyozdobić, co teraz też zrobię. Przyozdobić, ja narysuję w rogach malutkie serduszka. I gotowe. Gotowe do powieszenia na drzwiach. Drugi
tutaj mój pomysł na wykorzystanie klawiszy ze starej klawiatury to magnesy. Tutaj mam swoje ulubione klawisze, strzałki, ctrl, escape, enter oraz jabłko. I tutaj mam, jak widzicie, małe magnesy, które będę naklejać na spodnią część klawiszy. Właśnie mamy tutaj klawisze i zaczynamy naklejanie magnesów. Trzeba uważać, żeby nie poparzyć się gorącym klejem, ponieważ zanim wyschnie, jest naprawdę gorący. I wszystkie klawisze już nakleiłam na magnesy. Możemy przyczepić do tablicy magnetycznej i zobaczyć, jak wyglądają. Takich magnesów możemy używać na przykład w biurze. To jest taki bardzo biurowy look. O, ten klawisz niestety odpadł. Zaraz go jeszcze raz przykleję. Oczywiście możemy używać też magnesów do przytrzymania czegoś. Tutaj mamy jabłko. Tutaj strzałki. I tą strzałkę trzeba jeszcze raz nakleić. Udało mi się nakleić magnes. Po prostu klej wysechł, za szybko wystygł i dlatego magnes nie trzymał. Trzeba było zdjąć klej i powtórzyć ze świeżym klejem całą operację od nowa. Teraz się powinien już dobrze trzymać. Naklejamy go na tablicę. Teraz sprawdzamy, czy magnesy działają. Przyczepię magnesami moją tabliczkę na drzwi. I trzeci pomysł to jest przyozdobienie kartki klawiszami z klawiatury. Oczywiście to jest ten problem, że na klawiaturze mamy tylko po jednej literce, a czasami do napisania czegoś potrzebujemy więcej. Dlatego ja ułożę bardzo proste słowo. Tutaj, jak widzicie, mamy słowo love. Bardzo dobrze pasuje do serduszek. Jeżeli bym chciała coś jeszcze mieć, to oczywiście mogę dopisać markerem resztę tekstu. Myślę, że taka urocza kartka ujmie za serce każdego komputerowego geeka. Oczywiście można napisać w równym rządku, ja tutaj napisałam troszeczkę inaczej, przykleiłam te klawisze, żeby było ciekawiej. Resztę tekstu możemy oczywiście wpisać dookoła kartki. Możemy też wymyślić jakąś ozdobę na kartkę, coś domalować, coś innego przykleić, ale właśnie mamy bardzo komputerową kartkę. I tutaj prezentuję wszystkie trzy moje pomysły, karteczka na drzwi, magnesy oraz kartka z napisem love. Oto moje pomysły, co można zrobić z klawiszami z mi starej klawiatury. Mam nadzieję, że moje pomysły Was zainspirowały. Może macie jakieś własne pomysły? Jeśli tak, to będę się bardzo cieszyć z lajków. Zapraszam Was do subskrypcji naszego kanału, oglądania innych naszych pomysłów oraz do następnego razu. Cześć!